Dobra, po, proszę, na, ręce, łapy, 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 łapy. O kurde! Co to jest? Co to jakieś? Co to było? Nie wiem, co to było, ty! Pojawili się znikąd, ty. Tak, jakieś... na tobą są! Co to? Kim oni są? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, dzisiaj gra ze mną Bartek. Siema, wybuchowy Bartek wraca. A to jest kolejny odcinek, zagrajmy w Dusty Trip na Robloxie. Jeżeli odcinek wam się spodoba, zostawcie łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. A dzisiaj miejmy nadzieję, że Bartek nie wysadzi mnie dynamitem. To jest moja główna rzecz. Teraz czymś innym, spokojnie. Coś tak. Wymyślę. Coś wymyślę na pewno. Jeżeli nie oglądaliście wczorajszego odcinka, to tak, tylko właśnie rzucę, że zostałem wysadzony dynamitem przez Bartka. Ale no, możecie obejrzeć sobie i sami się przekonacie, jak to wyszło. Także dobra, dzisiaj spróbujemy... Na swoją obronę powiem, że nie spodziewałem się tego efektu. Nie ma nic, Bartek, na obronę. Jest. Nie jest, nie, to było tak głupie zachowanie, że nie ma nic na obronę. Ale... po prostu. Nic. Bartek, co ty niesiesz? Drzwi. No dobra. To montuj. No. No. Zmontowałem, żeby nie było. Dobra. Okej. Okay. Nie, tak nie jest w ogóle jakiś silnik czy coś? No nie wiem, Bartek. Dobra, może zacznij najpierw od zamontowania drzwi. Ale tylko drzwi się nie da zamontować. A skąd ty żeś w ogóle te drzwi wytrzasnął? Z tutaj, z tego pomieszczenia na górze. Tam jakby... te drzwi? No tak. Ja mam wrażenie, że to są jakby dwa rodzaje części. I na tego wanika i do tego. I do tego samochodu osobowego. No, ty żeś przyniósł drzwi, chłopie, do samochodu. No tak. No to po co do vana przyniosłeś? A myślisz, że ja wiem, które są drzwi od którego z pojazdu? No, no patrz. Przypatrz się na te drzwi. Ja się właśnie tak zastanawiałem. Co ty, chłopie, robisz? No przecież to są normalne. Dobra, Bartek. Zadanie dla ciebie. Umieść silnik. A z tyłu to trzeba umieścić. Chyba nie ten silnik. Nie. A oleju my ile mamy w samochodzie? Nie, no mamy 4 litry, to gituwa. Wodę mamy. No mamy chyba wszystko, co powinniśmy mieć. O kurcze, co to jest? To jest? Palę się pod ziemię. Samochód tak zwany problematyczny, proszę państwa. Problematyczny jest ten wanik, na to wychodzi. Nie wysadził jakimś dynamitem, to powinno być dobrze. Miejmy taką nadzieję. Ale poczekaj, tylko dynamit wchodzi w paradę. Możecie tak? napisać już w komentarzu, jak myślicie, ile metrów uda nam się dzisiaj przejechać. Czy to będzie 500 metrów, czy to będzie 1000 metrów, a może i 2000. Zobaczymy. Dobra, jest stacja paliw po lewej stronie, tak, widzę, więc już zjeżdżamy. Dwa mutanty są, ale są też jakieś dodatki do samochodu. No to ja robię jako wabik. Dobra, o jest, kałach jest, dobra. Wabik, a później można je załatwić. Dobra, to na wyrejdę. Dobra. Dobra, bejtuj, bejtuj. Są tam sfokusowane. O kurczę, ciemno się zaczyna robić, nie, najgorzej. Dobra, mam karabin, ale muszę go jeszcze namierzyć, więc... Chodź tam latarkę chyba. One będą biegł. O, dobra, biegną do mnie. Chodź do samochodu. Mało staminy, mało staminy, mało staminy mam. Jednego mniej, drugiego mniej. Dobra, pięknie. Kałach to jedna z fajniejszych rzeczy, które się nam mogły trafić na początek rozgrywki. Także już powinniśmy być tak szczerze nawet ustawieni, tak myślę. A nie mam ani paliwa, ani wody, ani nic. No, dobrze. Ale to wiesz, na razie damy radę. O, dobra, jaśniej się jeszcze robi, superowo. No, ten dzień to mi rozbrajają. A bo to nie jest noc i dzień, tak wiesz, to jeszcze to nie jest to nawet. No wiem, ale tak. Dobra, Bartek, możesz wyjść i poszukać rzeczy. A to śmiesznie wygląda, nie, że robi się ciemno i nagle cyk jasno. Uuu, ale ładne światła jakieś LEDowe, ty, możemy to zamontować w naszym samochodzie?
O kurczę, ale to daje ładnym światłem. O, ale to zaświeciło, ty, bez kitu. Ty, ale to nie mogę tego zamontować tu u nas, niestety, mam wrażenie. Ty, a skoro mam tutaj kanistry paliwa, to nie możemy po prostu ten samochód zatankować? Siedzę tak, że ty jesteś moim kierowcą teraz, w tym momencie. Aha, no dobra. No to jadę. Skoro muszę, to jadę. Niech będzie. Ja mogę jechać, tylko jak to się skończy na pewno, nie? No tak, już ostatnio wiem, jak to się skończyło, a nawet nie jechałeś, więc... Bombowo. Tak, dobra, jest budka, będzie można załatwić parę mutantów i zgarnąć jakieś rzeczy z niej. Także proszę bardzo, podjeżdżamy na spokojnie. Dobra, Bartek, uważaj na razie z wysiadaniem. Ja tu zostanę. Dobra, podnoszę kałacha i jazda z gościem. Dobra. Dobra, kałacha najpierw należy odwrócić. Aby móc strzelać. A gdzieś. No już nie ma mutanta, otwórz mi drzwi. U mnie w ogóle trafiałeś obok, nie? No widzisz, Bartek, to tylko na szczęście u ciebie. A ten kaktus to nieźle wyrósł. To on jest w suficie w ogóle u mnie. A otworzy drzwi do końca, dzięki. Irytuje mnie to. On jest u ciebie też w suficie? Tak. Kurczę, weź go wybejtuj na drzwi trochę. Nie? Ja pierdzielę, przez ten kaktus to tam się nie wejdzie chyba. Dobra, to wyjmuj rzeczy po prostu. A ja czekam. Mam pomidor. Dobra, co tu jest? Telefon się nie przyda. Gaz mamy, Bartek, benzyny dużo. Zjedz jabłko, które masz obok i to tyle. Ja wynoszę tę benzynę i spadamy stąd. Nie wynoś, Bartek, dynamitu już. A telefon się nie przyda na przykład po coś? No nie. Zadzwonisz po pizzę? No, mam wrażenie, że to nie jest dobre miejsce na dzwonienie po pizzę. Dobra, to ja biorę siekierkę jeszcze. Może się przyda. No weź, tylko ją umieść. Poczekaj, pytanie dnia. Mam takie... Bartek, potrzebuję cię tu, żebyśmy już jechali. Kilka chwil. Gorąco się zrobiło, Bartek, potrzebujemy jechać. Ta siekiera jest tylko w ostateczności do użycia. No, ona jest słaba. Jak ja. Dobra, ho. Mamy kałacha, nie używamy siekiery, bo nie trzeba. Ona jest po prostu słaba. Wtedy, wiesz, siekiery to tylko i wyłącznie na jakichś drzwiach czy coś zastrzelisz. Dobra. Dobra. Zastrzelone. Latarka, jest no są woda. Są jakieś rzeczy, dobra. Jest woda i paliwo. Zaraz tam podjadę. O nie, kałak się zawalił nam w ścianie. Dobra, idź. I co jest tam? Zostaw tę rzecz przed. Zamierzam tak. No. Woda, jakiś benzyna chyba. Wynoś. Benzyna to jest? Dobra. Tak, diesel. Dobra, mamy diesel. Ale diesla, Bartek, nie mamy. Przecież. Ale jest normalna, to jest ten, a woda to jest do tego. My samochodu. Potrzebujemy gaz. Jest dwa razy woda niestety. Nie no, to wiesz, no my mamy póki co benzyny akurat nie sporo, więc nie jest źle. Ale woda nam się chyba przyda właśnie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wodę, o dokładnie, woda nam się fest przyda. Jeżeli ją jest tutaj posiadamy. Jest latareczka kolejna. Do kolekcji, więc... Więc jak braknie, no to... Dobra, w lewo. Nie, latarki nam nie trzeba, ją możesz wywalić w ogóle, będzie tylko blokować. Jest gaz kolejny. No to gaz, to dobrze. Jest gaz. Super, biorę to, od razu ładujemy. Chcesz czekoladkę? Co mam zjeść? No ja sobie zaraz, ja mam mniej niż połowę jedzenia. Dobra, to bierz. Ale sam poprawię sobie budynek. Tak, wiem, no ale na razie jedziemy. Na razie staram się jechać, przejechać tę burzę piaskową trochę. Dobra. Wiesz, mamy sporo benzyny, oleju, wody, więc nie powinno nam się aż tak szybko to wszystko pokończyć. Więc na razie rozpędzam naszą maszynę i jedziemy. Przejedziemy sobie spoko, bardzo wszystko jest w porządku. Jak na ten moment. Pojedziemy kawałek. Grając ze mną jest dobrze. Stary, no pobijamy rekordy teraz wszystkie. No. Zjadłem chleb. Dobra. A gdzie jest w ogóle ten pomidor czy coś? To był jakiś pomidorek jeszcze. To jest jedyny pomidor, który widzę, jak patrzę do tyłu, to dobra, siedzi na siedzeniu tam. Z tyłu. Z jedyny pomidor, którego ja widzę w tym momencie. Mam kałachę i zacząłem się go użyć, także cicho tam. Dobra, jedź. Dobra.
My chcemy tu, nie, nie, jedziemy. Na razie póki możemy, to jedziemy. Ile dobra. Benzynki mamy? Benzynkę jeszcze w razie czego mam. Olej bardzo wolno spada, poziom oleju w ogóle, więc bardzo fajnie w tym pojeździe. Uuu, kościółek jakiś. Dobra, kościółka jeszcze nie widziałem. Czekajcie, ja tutaj podjeżdżam w ten sposób. O, widzę, że... Bartek, ty go tam nie podchodź. Widzę, że już wierni czekają. Tak, wierni czekają, dlatego tam nie podchodź. Dobra. O, ja sobie od razu zrobię ładne zdjęcie. Do miniaturki będzie, proszę państwa, dobrze. Zdjęcie, także Bartek się może uśmiechnąć, jak chcesz. A, okej. Okay. Dobra, zrobione zdjęcie. Pięknie. Okej, okay, Bartek, biorę kałacha. A ja patrzę, i okay. Jedziemy z nimi. Okej, okay, ja będę patrzył. Boga, ty! Będę ten, taką filiderką. Dobra, o, proszę, ga, ręce, łapy, 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 łapy. O kurde! Co to jest? Co to jakieś? Co to było? Nie wiem, co to było, ty! Pojawili się znikąd, ty. Tak, jakieś... Na tobą są! Co to? Kim co oni to są? Jest? Ej, ty jakiś wampir albo coś! W kościele? Kim on jest? I co jest? Dobra, Bartek, weź go na siebie, zbejtuj. Dobra, postaram się. O, zniknął. Dobra, Bartek, na tobą. Patrz na niego po prostu. Patrz na niego, to może ten. To może mi nic nie będzie robił. On się na mnie sfokusował, dobra, bierzesz. Dobra, ja wchodzę do środka. On zniknął znowu. Ty, ale jakiś gigasilnik dobry tu jest w środku. Stary, bierzemy go. Ała. O kurczę, my to możemy u siebie zamontować w ogóle? W pojeździe? Bartek, musisz to wziąć. I wtedy spadamy. No nie wezmę tego, bo mam teraz wampira na sobie. Jeżeli to wampir jest w ogóle. Tylko zużyłem na niego amunicję niepotrzebnie, bo on jest jakiś... O, zapadł się znowu. Dobra, znowu jest za tobą. Widzę. Może ci keką go jak w sumie walnąć. Nie, próbuję go cały czas dalej od tego trzymać. Od czego? Od samochodu. I od ciebie. No dobra, po prostu biegaj chwilę z nim. Tak, cały czas tak robię, dobra, zniknął. Dobra. Podjeżdżam pod kościół w takim razie. Ty, zobaczę, czy mogę zgarnąć ten silnik i wymienić jeden za drugi. Zesłapujemy sobie silnik. Fajnie, jakbym faktycznie mógł to zrobić. A to nie jest wampir, więc wampir by już dawno się spalił. Dobra, ja ten silnik może po prostu na razie wezmę. O kurczę, ale mocarny, ty. Czerwony cały, stary. Będziemy szybciej? O co chodzi? Jest taka szansa. Dobra, Bartek. Na razie odjedziemy sobie. Wywróć mi się. Otwieram ci drzwi. Do przodu. Dobra, biegnę do ciebie. Dawaj, szybko wsiadaj. Jestem. Nie ma mnie! Jezus Maria, Bartek, ja ci drzwi otworzyłem z przodu. Dobra, jestem. O nie, pod nami się pojawił. Uciekaj! Jadę. Uciekaj! Dobra. Chyba tyle naszych przygód z wampirem, na to wychodzi. Zobacz, za chwilę się zrespił za nami. No, dlatego nie. Zrespił się pod nami raz. Jedziemy dalej po prostu. Dobra. Zobaczymy. Ale przygoda. Don't forget to put handbrake down, okej. Dobra, Bartek, my zaraz spróbujemy. Mamy już 3 km przejechane. Bardzo nam dobrze idzie. Świetnie nam idzie wręcz. Trzeba to popsuć. Bym powiedział. To trzeba to popsuć, za. Bartek. Jeżeli będziesz chciał to popsuć, biorę tego kałacha i wsadzam ci go prosto między oczy w GTRP. Także... Challenge accepted. Po lewej stronie jakiś 3,5 km, tak. Jest jakiś garaż, coś. Dobra, tu możemy się nawet na chwilę zatrzymać. Już kałacha nie mamy. Podwójny garaż. Co? Kałacha nie mamy. W sensie jeszcze mamy. Dobra. Dobra, Bartek, nie wysiadaj na razie, tylko przytrzymaj mi silnik jakby. Weź go, wyciągnij pod F. O kurde. Moment, jak mam silnik wyciągnąć? A, dobra. Po prostu F. Jak wyciąganie silnika. O kurczę, ale tego chyba nie wsadzę do środka. Może być ciężko z tym. A jakby z tyłu, od tyłu może? Chyba go... Dało. Czekaj, było F, F to place. O! Wszedł! Dobra. Ty, dobra. Ciekawe czy zadziała. Wyciągnąłeś tam ten silnik, stary? Tak. Ok.
Okej. Okay. Jezus Maria! No burza, hopie. Wystraciłem. Ty działa! Teraz. Dobra, jeszcze wyjdę obczaić, co jest tutaj w środku. Ja się boję, ja idę sobie. W garażu. Nie. O kurde, panie, ile rzeczy! To panie mnie walnęło! To burza. Dobra. Nie wiem, bo ta burza może walnąć ciebie. A ciebie walnęła? Prawie. Dobra, dobra, ja mutanta za... Ja pierdzielę, ile tu jest rzeczy, stary. O, panie, Janie. O, cooler. Ała, kurde, ale... Ała, dostałem. Ja też dostałem, czyś... Ja to dostaliśmy, nie wierzę w to. A, dostałem piorunem. Ja pierdzielę, ty zginąłeś? Nie, ale się... Dobra, banan jest, jak chcesz. Ja tu zjadam wszystko, co jest. Ja sobie zjem, to jest, samo. Jest. O, kibel, to się przyda do mnie na mieszkanie. Co to jest? Jest, tu mamy już te światła, cooler, o jest woda. Nowy, biorę. 15 na 15, ty, max. Koks, 15 na 15 wody. Dobra, jazda, poczek się rozpędzamy z tym silnikiem w ogóle teraz. Kurde, co jest? Tu, jak szybko będziemy pędzić. Jedziemy na rekord. Jedziemy na rekord, 5 km przebijamy i już jest rekord na pewno ustanowiony. Odcinkowy. Po prawej stronie coś, ani kurę. Dobra, na razie omijamy, mamy wszystkiego, wiesz, dużo. 20 litrów paliwa, full oleju praktycznie, full wody, 15 litrów wody. Mamy chłodnicę zmienioną, super silnik, ja pierdzielę, aż szkoda, że gry nie pobity. Można zapisać. Rekord pobity. No tam, wiesz, 4,5 musimy pobić na pewno. Do 5 jak dojedziemy, to na pewno jest rekord. O. Tak powiem. I to Wanikiem jeszcze, nie? Widzowi to z Bartkiem. Nie wiem, to powie. O kurcze, jest. To jest to. Co to jest? O Jezusku, dobra. To będzie jakiś hardkorowo, czy co? No. Pa. Po czym jedzie? My. No widzę jakieś kładki. No, stary, skok zrobiliśmy właśnie. No widziałem, przeskakujemy, no przez dziurę. Jak GTA to, co? Dobra, stuncik zrobiony, widzowie. 5000 metrów przejechane było. Checkpoint ahead, no. Ty, będą tu ludzie? Ej, przejście graniczne. Przejście graniczne, no. Ej, bez kapty. Aż sobie zdjęcie muszę zrobić. Aha. O, rozwaliło się. No nieźle. To, żeś zrobił sobie zdjęcie. No dobra, proszę państwa, no. Cóż, robię sobie fotę. Przejście graniczne zostało odkryte. No co, Bartek, no to się zniszczyło się, nie? Ja sprawdzam, czy było coś ciekawego. Znoszę to po prostu i tyle. A, robi się ciemno znowu. No, ciemniutko niestety. No, tego się nie da tam wejść, niestety. Tam się nie da wejść. Dobra, montujemy. Czemu to się tu nie świeci jakby? Ej, co jest? Świeci się, ale... co? Jakieś obrażenia dostałem. A to może dlatego, że jesteś w ciemnościach jakby, może ciemność ci dodaje obrażenia. Ale to nie ja tu wampirem jestem, nie? Jak coś. Dobra. Ani żadnym czymś na odwrót. I zrobi się dzień. O, i bardzo kurczę dobrze. I teraz coś widzimy. No całą noc na przejściu granicznym spędziliśmy, no co ja mogę poradzić, nie? No, cały ten tytuł był od tego. Cała noc na przejściu granicznym. Nie, no to my przechodzimy grę, na to wychodzi. Strasznie wolno teraz metry się nabijają, mam wrażenie, że trochę wolniej niż wcześniej. Może dlatego, że byliśmy tam rozpędzeni wcześniej? Nie, a no a nie, jedziemy taką samą prędkością jakby, nie? O, przegrzał się teraz, silnik. Ej, teraz mają, kilometry, o co chodzi? Zaczęło to maleć. Ty, co się wydarzyło? A teraz trzeba się powie, nie rozumiem. Nie, u mnie się nic nie dzieje z tymi kilometrami. U mnie zaczęło maleć nagle. Nie, no rosną teraz. Teraz rosną. Co jest? Co się dzieje? No przecież nie mogliśmy w złą stronę pojechać, nie? I teraz normalnie to leci, chyba nawet taką całą prędkością jak wcześniej, mi się wydaje. No teraz szybciej jakby trochę leci ten... No? No, tam nie szło, nie?
A teraz, no patrz, przy tej prędkości jak szybciutko to leci. Może jakiś bug był, nie wiadomo. No, może coś takiego, nie wiem, nie wiem. No to przejście graniczne wszystko chyba zrobiło. Możliwe. Dobra, to na to wychodzi, że my się widzimy zaraz przy przejściu gry. Oho, jest jakiś napis nawet. Jakieś takie reklamy tu się wyświetlają. W ogóle jest jakieś żarcie jeszcze, czy już nie ma? Nie wiem, Bartek, to ty jesteś od zaopatrzenia u nas. A tu nie ma w takim razie. Bo wszystko zjadłem. Aha. Wszystkie te batoniki, wszystko zjadłem. O kurde. Panie. Nie ma nic. Dobra. Dobra. Biorę pistolecik. Nasze jest 3 litry wody tylko zeszło. Ło! To się cofa. Czemu to się cofa, halo? No bo ręczny nie jest zaciągnięty. Zaciągnij. No jakbym mógł tak łatwo to zrobić, to bym to zrobił. Otwarłem. Dobra, dzisiaj? Może jakiś, a to gdzie jest w ogóle pistolecik? Ja go schowałem. No nie wiem, jest tam, Bartek, gdzie go zostawiłeś. Dobra, mam pistolecik. Pistolecik. A tam były dwa, wziąłeś ten drugi? Nie? Ty byłeś, Bartek, od pistoletów? No to lipa. A ten, wtedy był przecież ta burza piaskowa. Wziąłem tylko no, jeden. No, no, wziąłeś sobie, no to jest kałach nowy, o, proszę bardzo. Dobra, zamknij drzwi, dzięki. A ty zamknij... No. Gościu. Myśmy... Ty, w dobrą stronę? Czemu teraz no. mi nabija więcej podróży? Mam wrażenie, że my teraz się cofamy. To było po naszej lewej stronie. Tak, no tak, to było po lewej stronie. Czemu się podróż nabija teraz do przodu? Patrz. A weź co, aż w drugą stronę poleć. Teraz maleje. Ty, no ale ja... No tak, jechali, przecież samochód był ustawiony. No, no tak. My w tę stronę powinniśmy jechać. No tam, to udało w takim razie, no. No i to mieliśmy w lewo. Gra najwyraźniej nie lepiej, no. Nie, no co jest? Nie, no... Czy my się trolujemy, czy o co chodzi? Nie, no teraz się co... No mi się wydaje, że to było po lewej stronie. Jakbyśmy się cofali, to byśmy mieli te słupy z reklamami. Przecież. Te słupy reklamowe przed chwilą mijaliśmy, nie? Czyli straciliśmy z 200 metrów, a teraz tak wolno liczy do przodu. Pa, pa jak wolno. No, no ten bug chyba jakiś jest czy coś. Od razu trzeba przyspieszać. To jest jakieś oszukane, widzowie. Przecież ta gra nas troluje w tym momencie. No nic, proszę państwa, no dojedziemy jeszcze, nie wiem, do 5000 równiutko i zakończymy naszą przygodę, bo zostaliśmy uwięzieni po prostu w pętli, nie? Mamy pętlę, z której nie potrafimy wyjść kompletnie. Nie wiemy, jak to zrobić. Zostaliśmy wrzuceni do pętli czasu. No, tak naprawdę i nieskończona jazda się nam szykuje w tym momencie, nie? Ta, rekord pobity, przejechalibyśmy grę. Pozdro, siema, nara, elo. Hello.